Dzień dobry, Karol Okrasa. Witam w programie Kuchnia z Okrasą. Dowodem na to, że Polacy nie jedzą jagnięciny, jest chociażby przygoda mojego przyjaciela, który będąc w greckiej restauracji i zamawiając danie z jagnięciny, nie otrzymał go. Właściciel twierdzi, że nie podaje takich dań, ponieważ Polacy jagnięciny nie jedzą. Dlaczego? Podobno ma nieprzyjemny smak i zapach. To nieprawda. Odpowiednio przyrządzona może być naprawdę znakomitym daniem i dzisiaj zapraszam Państwa na dwa dania z jagnięciny. My dzisiaj przygotujemy dwie potrawy. Pierwsza będzie z udźca, dlatego poproszę Panią, żeby pokazała nam jeden udziec jagnięcy. Proszę bardzo. Tak on właśnie wygląda, jest bez kości. I z tego udźca przygotujemy gulasz, który będziemy gotowali w czerwonym winie. Z combra jagnięcego natomiast przygotujemy szaszłyk, który zamarynujemy. I tu ciekawostka, w kminie rzymskim. Co jest ważne w przypadku przygotowywania jagnięciny? Pierwsza sprawa to jest usunięcie tego tłuszczu, który jest na zewnętrznej powierzchni mięsa. Natomiast drugą ważną kwestią jest zaprawa. Otóż mięso jagnięce najlepiej dojrzewa w kwaśnych zaprawach czy też zalewach. Może to być siadłe mleko, może to być jogurt, może to być zalewa octowo-winna. My dzisiaj taką winną zalewę przygotujemy właśnie do gulaszu. Poproszę zatem ten udziec jagnięcy i zapraszam Państwa do kuchni. Idziemy gotować. Witam w kuchni. Dzisiaj do programu zaprosiłem osobę, która w bardzo skuteczny sposób propaguje ideę uprawiania sportu. Mam nadzieję, że pomoże mi przekonać Państwa do jedzenia jagnięciny. Zapraszam serdecznie, moim gościem jest Przemysław Babiarz. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. No i od razu pytanie. Czy rzeczywiście potrafisz kogoś przekonać do jedzenia, do sportu, do uprawiania sportu? Tak, robisz to znakomicie. Czy potrafisz kogoś przekonać do zjedzenia kawałka mięsa, które podobno brzydko pachnie? Myślę, że ja jestem na tyle sugestywny i na tyle prawdomówny, że jeżeli ta potrawa nie będzie mi smakowała, to się odmaluje od razu na mojej twarzy. Ja nigdy nie potrafiłem właściwie dobrze oszukiwać. W szkole, kiedy próbowałem ściągać, zawsze mnie na tym łapano. A więc myślę, proszę Państwa, że jeżeli na mojej twarzy będzie jakiś wyraz błogości po zjedzeniu kawałka tej potrawy, to znaczy, że ja naprawdę tak czuję. Zaczynamy przygotowania do pierwszej potrawy. Będzie to gulasz z jagnięciny z ciecierzycą i młodymi ziemniakami. Do przygotowania pierwszej potrawy, czyli gulaszu z jagnięciny, potrzebne nam będą udziec jagnięcy, kości jagnięce, ugotowana ciecierzyca, cebula, młode ziemniaki, marchewka, dwa liście kapusty włoskiej, czerwone wytrawne wino, świeży tymianek i odrobina suszonego tymianku, miód, czosnek, masło, mąka, sól, pieprz i oliwa z oliwek. Żeby to wszystko miało smak, musi być przygotowany odpowiedni wywar. Do jagnięciny jak najbardziej wywar z kości jagnięcych. Mamy tutaj kostki, więc ja wrzucam już tutaj do wody. I proszę Państwa, ten wywar około 1 godziny, jak się będzie gotował, niech on powoli sobie po prostu pyka. Zaczynamy od przygotowania udźca. Więc ścinamy wszystkie błony i ścięgna również usuwamy, tak żeby został nam ładny kawałek czystego mięsa. Nie rozdrabniamy za bardzo mięsa. Duże, ładne kawałki w gulaszu. Powiedz, jakie są Twoje, Przemku, preferencje, jeśli chodzi o ulubione danie? Moim ulubionym daniem są ziemniaki. Ja jestem taki ziemniaczany chłopak. Ziemniaki rzecz jasna jako dodatek do mięsa, dlatego że oprócz tego, że jestem ziemniaczany, to jestem bardzo mięsożerny. Czy kiedykolwiek zdarzały się, że na obiad zamiast schabowego, zamiast cielciny, mama zrobiła, nie wiem, udziec jagnięcy? Otóż nie, rzeczywiście u mnie w domu nigdy tak nie było. Ja pochodzę z Przemyśla, to jest kuchnia galicyjska, tam są różnego rodzaju sznycle, czyli tam panierowane, są kotlety, tak, oczywiście, tak. Że tak. I tam jest właściwie między wieprzowiną, wołowiną, a drobiem się poruszamy. Rzeczywiście jagnięciny nie przypominam sobie. Bardzo ważna sprawa. Pokrojoną jagnięcinę, proszę Państwa, musimy zamarynować. Może to być marynata na przykład ze zwykłego czerwonego wina. I my taką właśnie dzisiaj zrobimy. I to mięsko, proszę Państwa, powinno tak stać również około 24 godzin. Z dodatkiem czosnku, z dodatkiem jeszcze odrobiny suszonego tymianku, czy też suszonego majeranku. Czosnek po prostu drobno siekamy.
I tak, proszę Państwa, powinno to wyglądać. My natomiast dzisiaj nie mamy czasu i nie będziemy się spotykali jutro z Państwem, żeby to mięsko się zamarynowało. Dlatego też od razu przystąpimy do smażenia. Po prostu mięsko będzie się dłużej smażyło, dłużej dusiło, ponieważ taka marynata powoduje, że to mięso kruszeje i ono jest bardziej delikatne. Przekładamy do miski, żeby nie wprowadzać zbyt dużo płynu od razu na patelnię. Wino odstawiamy na bok, nie wylewamy, ponieważ będziemy zalewać nim gulasz. Ja myślę, że to już pachnie zupełnie inaczej. Jest przyjemny bukiet, rzeczywiście. Kto lubi wino, na pewno nie będzie żałował. Ten, kto nie lubi, na pewno polubi. Sól, pieprz i smażymy, proszę Państwa, na oliwie z oliwek. Mocno rozgrzewamy patelnię, przekładamy i smażymy. Cebulę kroimy w grube kawałki również, więc kroimy ją na pół. Odcinamy tutaj od strony, można powiedzieć, szypułki. I teraz, żeby ta cebula ładnie wyglądała i żeby ona nie zginęła w tych wielkich kawałkach mięsa, kroimy ją tylko na pół, w ten właśnie sposób. I przekładamy już tutaj do miseczki, oddzielając od siebie wszystkie warstwy, dobra? O, oddzielamy warstwy. Tak jest. Mięso musi się bardzo, bardzo mocno zrumienić. Do gulaszu jeszcze będą nam potrzebne, proszę Państwa, ziemniaki. Dwa ziemniaczki dla Ciebie. Dwa ziemniaczki dla mnie. Tak jest. I kroimy na ćwiartki, również duże kawałki. Ziemniaki umyte, wyszorowane szczoteczką. Teraz możemy już pokroić właśnie w takie ćwiartki wzdłuż. Dobrze? I do wody. Do tego mięsa, które już jest bardzo mocno przesmażone, dodajemy tęże cebulę pokrojoną w grube kawałki. Chcemy, żeby ona była cały czas chrupka, więc musimy ją tylko zeszklić. Nie chcemy, żeby ona nabrała brązowego koloru, więc chwilę razem z mięsem przesmażamy. Również czosnek na samym końcu. Ja myślę, że silne nasze dłonie podołają temu, żeby ten czosnek rozgnieść i dorzucić do potrawy. Tak jest. No i teraz przyprawy, proszę Państwa. Miód. Najlepiej miód gryczany, ponieważ bardzo intensywnie pachnie. Ten miód rzucamy również na patelnię, po to, żeby on ładnie skaramelizował. No i teraz, proszę Państwa, jeszcze suszony tymianek, dosłownie odrobinę, ponieważ mamy tutaj jeszcze świeży, który da więcej aromatu, ale który bardzo szybko ściemnieje, więc ja myślę, że troszkę suszonego i troszkę świeżego, wszystko się smaży i teraz czerwone, wytrawne wino. I tak zalany gulasz musi troszkę odparować, żeby to wino straciło swoją moc, żeby cały aromat został i dopiero jak to wino odparuje, zalejemy ten gulasz tym wywarem, który wcześniej przygotowaliśmy i to wszystko, proszę Państwa, musi się dusić. Dusić około, ja myślę, 40 minut. Czyli ważna porada, że nie wolno przystępować do robienia tej potrawy, kiedy człowiek już jest głodny. Nie, trzeba najpierw coś zjeść, aby mieć cierpliwość, żeby doczekać do końca. Zalewamy to wszystko, proszę Państwa, wywarem i to musi nam się gotować do miękkości. My w tym czasie przygotujemy marchewkę. Końcówkę odcinamy jakoś, tak? Tak, końcówkę możemy odciąć i teraz musimy ją pokroić na taką długą, mniej więcej na 5 cm, 5 cm takie kawałki, dobrze? 5 cm. Tak. Właśnie, w mierzeniu też pewnie. Nie, no właśnie, to ciekawy jest jestem. No czekaj, zaraz ci powiem, bo ja mam zgięcie palca 3,5 cm i tutaj jest no 4,5 na pewno, tak. Dobrze, teraz tę marchewkę kroimy na pół, nie obieramy jej wcześniej, pamiętamy o tym. Kroimy wzdłuż na pół i wycinamy delikatnie małym nożykiem takie spławiki, beczułki, czy też łódki, jak niektórzy je nazywają. W tym celu nacinamy z jednego końca i tak delikatnie ścinamy jeden bok. Nie po prostej, tylko prawda, po łuku bieżni, możemy tak powiedzieć. O, bardzo, bardzo dobrze, że porównałeś to do bieżni, bo jeśli chodzi w ogóle o te wszystkie kwestie długościowe, odległościowe, to powiem Ci, że w sprincie na 100 metrów człowiek przebiega w ciągu sekundy 10 metrów. 10 metrów na sekundę, zakładając czas 10.00 na 100 metrów. W związku z tym różnica 0,1 sekundy to jest metr, różnica 0,01 sekundy to jest 10 centymetrów, a ów osławiony 1 centymetr, który spieraliśmy się w długości marchewki, to byłaby 1/1000 przy prędkości średniej 36 km na godzinę. Tak. To ja tyle. W ten właśnie oto sposób, bardzo szybciutko i bardzo sprawnie wykroiliśmy ładne kształty marchewek, wkładamy je do garnka i gotujemy do miękkości, do gotowania warzyw zabarwionych karotenem. Dodajemy tłuszcz, odrobinę tłuszczu, który to później ułatwia przyswajanie tego karotenu. Rozumiem. A ja myślałem, że to dlatego, że witamina A rozpuszcza się w tłuszczu. Są takie witaminy, które się rozpuszczają w wodzie, a są takie, które w tłuszczu. A w tłuszczu jakie są? Właśnie nie wiem. A, D, E i K. Adek. Adek. Bardzo no tak, łatwo zapamiętać. Tak jest. I około 20 minut ta marchewka musi się gotować, więc niech ona tutaj spokojnie sobie chodzi. Natomiast my do gulaszu już możemy dodać ziemniaki w takich dużych kawałeczkach. Teraz możemy przykryć ten gulasz, żeby płyn już nam nie parował, żeby to wszystko ładnie się dusiło. Ja myślę, że czas na gulasz, proszę Państwa, nadszedł. Dodajemy teraz już wspomnianą wcześniej ciecierzycę. Pamiętamy o tym, że jest namoczona, ugotowana do miękkości, więc sypujemy
odrobinę ciecierzycy. Gulasz już jest ugotowany, musimy go jeszcze tylko zagęsić, w tym celu przygotujemy zasmażkę. Jedna część masła, jedna część mąki. Tę zasmażkę bezpośrednio wkładamy do gulaszu, ona jest gorąca, nie musimy się martwić, że zrobią nam się kluchy. I to, proszę Państwa, niech powoli się tak gotuje jeszcze. My zajmiemy się teraz już marchewką i kapustą. Kapustą włoską, którą tutaj mamy przygotowaną. Wycinamy tę zdrewniałą część ze środka. I takie właśnie połówki liścia przesmażamy. Do tego, proszę Państwa, czosnek. Do marchewki, którą ugotowaliśmy, dodajemy teraz miód i odrobinę świeżego masła. Masło i miód wytworzą wspaniałą glazurę dla marchewki. Dla aromatu dodajemy jeszcze świeży tymianek i wszystko razem chwilę dusimy. Mamy już gotowy gulasz. Mamy gotową marchewkę, mamy również gotową kapustę, zatem możemy wykładać potrawę na talerz. Ponieważ ma być to na listku, zaczynamy od kapusty, tak? Bardzo proszę. Teraz na nich kilka kawałków mięsa i ziemniaki. Z drugiej strony układamy marchewkę. Polewamy wszystko jeszcze delikatnie sosem. Pierwsza potrawa właśnie w ten sposób wygląda. Kroi się znakomicie, to już ma ogromne znaczenie. Moim zdaniem jest bardzo dobre.